Wyjaśniamy okoliczności dłuższego zamknięcia rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Jakubowice. Teraz rogatki działają sprawnie. Przypominam wszystkim kierowcom, którzy korzystają z przejazdów kolejowo-drogowych, że w sytuacji awarii urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym zawsze mogą skorzystać z tak zwanych żółtych naklejek PLK. Te są umieszczone albo na napędach rogatkowych, bądź też na tyłach krzyży Świętego Andrzeja i na tych naklejkach znajdują się trzy podstawowe numery. Pierwszy numer to numer identyfikujący dany przejazd kolejowo-drogowy. Drugi numer to numer alarmowy, który należy wykorzystać w sytuacji zagrożenia życia lub wypadkiem. Natomiast trzeci numer to numer awaryjny, na który każdy kierowca, każdy użytkownik może zadzwonić po to, aby zgłosić awarię rogatek na przejeździe, sygnalizacji czy jakichkolwiek innych nieprawidłowości w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego. Dzięki temu identyfikacyjnemu, dzięki numerowi, który jest podany na naklejce, nasi pracownicy mogą od razu zidentyfikować miejsce, w którym doszło do awarii czy też do nieprawidłowości i podjąć natychmiastowe działania. Też przypominam kierowcom o zasadach bezpieczeństwa. Należy się zawsze upewnić, że na przejazd nie wjeżdża w tym momencie pociąg, nawet jeżeli rogatki są podniesione. Każdy przejazd kolejowo-drogowy to miejsce, w którym pociąg ma zawsze pierwszeństwo, a zatem apelujemy do kierowców, że niezależnie od tego, jakie są zabezpieczenia na przejeździe, zawsze należy zawsze się upewnić, że nie odjeżdża pociąg. Zawsze najlepiej jest się najpierw zatrzymać i dopiero potem przejechać na drugą stronę.